Unia Oświęcim TV. Powiedz, jak czyściliście głowy po tych dwóch porażkach w Tychach, no i dzisiaj też ten mecz się nie układa. No tak naprawdę wiedzieliśmy, że ten pierwszy mecz w Tychach nam zupełnie nie wyszedł i na drugi pojechaliśmy z większą motywacją, także wydaje mi się, że w ten drugi mecz tak naprawdę pechowo, bo trochę przegraliśmy, zawiodła nas skuteczność, także cieszymy się, że teraz, mimo to, że przegrywaliśmy 2-0 w pierwszej tercji, wyrównaliśmy i obróciliśmy to spotkanie na naszą korzyść. No takie troszkę bliźniacze spotkanie do tego pierwszego waszego w Tychach, kiedy wyprowadziliście i Tychy odrobiły, teraz to się role odwróciły, prawda? No trzeba pamiętać, że hokej i mecz hokejowy trwa 60 minut, także każda drużyna walczy i wszyscy chcą wygrać, także cieszymy się, że teraz my odwróciliśmy to spotkanie i Tychów jedziemy zmotywowani, żeby to zakończyć. Po dwóch tercjach 2-2, jaki był plan na trzecią? Chyba, żeby przede wszystkim nie popełnić błędu. No nie popełnić błędu i przejąć kontrolę nad tym meczem tak naprawdę. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy grać swoje, uda nam się strzelić bramkę i dociągniemy to do końca. No, twój gol chyba taki bardzo ważny, no bo to był taki pierwszy gol, który po prostu chyba wrócił wiarę drużynie w odwrócenie losów tego pojedynku. No na pewno dużo pomógł, no tak samo na 2-2 pomógł dużo i cieszymy się, że trzecia i czwarta piątka może tak naprawdę strzelać bramki i mam wyrównaną drużynę, także czujemy się dobrze i walczymy dalej. Jaki plan przed tymi Tychami? No dużo nie ma czasu, bo raptem 2 dni, prawda? No jutro się spotkamy, wyciągamy wnioski z dzisiejszego meczu i jedziemy w poniedziałek do Tychów walczyć. Czy chcecie tam zakończyć, czy już nie chcecie do Świecimia wracać? Mam nadzieję, że zakończymy to w Tychach i bardzo na to liczę, że zagramy do pasy. Unia Oświęcim TV.